Witold Pilecki, snując swoje rozważania o konspiracji, którą tu tworzył w obozie, taką uwagę zawarł w swoim raporcie, która mi zapadła w pamięć, że przed wojną różne spory właśnie polityczne były. Dzisiaj podobna sytuacja występuje. I dopiero ci ludzie z różnych ugrupowań politycznych, kiedy znaleźli się za drutami KL Auschwitz, kiedy koło krematorium codziennie można było oglądać stosy zamordowanych Polaków, ci ludzie od lewicy do prawicy potrafili dopiero tutaj w obozie, w tej konspiracji obozowej współpracować.